Dzisiaj piątek i witam Was w tym wspaniałym dniu. Jadę właśnie na spotkanie, ubrałem się w białą koszulę, mam spotkanie z dyrektorem. Jako że piątek, mamy fajne plany na weekend. Pierwszy plan to jest wybieganie. Dzisiaj po południu zrobimy około 25 z Tatianą na Pogorii. A później widziałem, że jest wystawa w Katowicach Lego, czy jakieś wydarzenie Lego. Chciałbym tam Milu się zabrać. Tak, zastanawiam się, czy ja bym chciał pracować na dyrektorskim stanowisku. I kurczę, mam wrażenie, że nie, że jednak jest dużo czynników, które by mi przeszkadzały w tym. Na pewno bym sobie poradził, bo nie takie rzeczy robiłem, jak bycie dyrektorem. Ale czy ja bym chciał? Jakbym miał dobrych ludzi i fajną firmę, to może. Ale nie wszędzie na pewno i nie w każdych warunkach. Nie za wszelką cenę. Słuchajcie, właśnie dzwoni do mnie Wojtek. No jest mega wydarzenie i mega wiadomość. Aż musiałem zaparkować na chwilę. Wojtek się dostał na główne UTMB. To jest największy bieg, z największym splendorem na świecie, jeżeli chodzi o biegi górskie. Bardzo się cieszę. 100 km, 160, 170 km w Alpach, tak? Tak, 170. Z Chamonix do Chamonix. Przepiękny bieg. Wojtek, bardzo Ci gratuluję, stary, wiesz? Jesteś gościem. Teraz tylko trzeba zapłacić i dobrze trenować. No, to wiesz. Akurat płacenie to najmniejszy problem. Zarąbiście, no to trzeba teraz dobrze tylko trenować. Marcin usłyszał, ile to kosztuje, to spadł z krzesła. Słuchajcie, trzymamy kciuki za Wojtkę, ja dokończę rozmowę sobie już poza anteną. Faktycznie wygląda na to, że rezultaty, już wyniki losowania są dostępne. Zaraz spróbuję się zalogować tutaj na mój profil i zobaczymy, czy mi się powiodło. Dobrze, zobaczmy teraz. Ja kandydowałem do biegu na 100 km, czyli CCC. You Runner's File. Zobaczmy tu. Registration, czy coś mi napisali tu innego? File number. Refused. Unfortunately, you have been unsuccessful in the draw. A, czyli co, zwrócą mi 50 euro. Nie zostałem zakwalifikowany, Tatiana, do tego. Niestety nie. Unfortunately, you have been unsuccessful in the draw. O kurczę, no. No i cóż, zaczął się u nas już weekend. Jesteśmy teraz na Pogorii i będziemy ćwiczyli pod maraton w Dubaju, bo za 2 tygodnie ten maraton ma miejsce w piątek 26 stycznia i to o 6 rano. Nie załapałem się do Francji, no to mocniej będzie w Dubaju w takim razie. Ćwiczymy 2 stopnie Celsjusza, mamy 2,5 godziny treningu przed sobą. Zimno i wiatr. Jak cholera. Bardzo, wilgoć. Tu kąpią się kaczki, a my z Tatianą lecimy dalej. Ale muszę przyznać, że jest dzisiaj zimno, wiesz? I chłodna, bo prawie nikogo nie ma. Jest okej, okay, mam hantlę, pierwsze kółko na rozgrzewkę, później będzie trochę szybciej. Świetnie. Jak się czujesz? Rozgrzałeś się? No trochę. Tak? Chodź dalej. Okay. Niewielu dzisiaj gości i gościówek jest aktywnych. Tam za nami chłopaki właśnie czaszkę robią na ławce. Ale ich podziwiam. No słuchajcie, trzeba mieć zaparcie, żeby w temperaturze 1 stopnia Celsjusza i przy takiej wilgotności trzaskać flachę na dworze. No ale kto zabroni bogatemu? Cyknąłem 25 km. Było dosyć chłodno i wymagający teren. Ale fajnie, jestem bardzo zadowolony z tego treningu. Jeden z mocniejszych. Wyspałem się tej nocy ostatniej i dzisiaj dyspozycja była bardzo dobra. Jestem dobrze nastawiony przed tym Dubajem i się bardzo cieszę. Tatiana też się cieszy, chociaż jest trochę taka zmęczona. Ale fajnie było, warto robić takie długie treningi. Niewiele osób w ogóle dzisiaj na Pogorii. No i trening zrobiliśmy na w miarę płaskim terenie.
Jedziemy coś zjeść teraz do rasowej knajpy polskiej. Dostaliśmy wspaniałe zupy teraz. Ja mam kapuśniak, a Tania żurek. A później drugie danie będzie, także jest na plus. Wracamy już, ja się czuję dosyć osłabiony, ale rozmawiamy sobie na temat amerykańskiej takiej power walkerki, która się nazywa Yolanda Holder i o tym, że ona przez 52 dni, tak? Robiła po 90 km? Tak. Niesamowita babka. Dziennie. 52 dni po 90 km dziennie i w sumie to zrobiła tych mil, no około 4,5 tysiąca km mniej więcej. 3100 mil. 3100. W transcendentalnym biegu w Nowym Jorku. Niesamowite. Czyli harmonii, coś tam, coś tam. Zastanawiam, czy my byśmy dali radę, ale mentalnie trzeba być bardzo mocnym. Prawda? Mhm. Ja mam wrażenie, że byłoby nie tyle ciężko fizycznie, bo ta babka ma około 60. Natomiast na pewno byłoby mentalnie bardzo ciężko, bo to jest na pętli 800 metrowej. No to ogień. Musiałbym się mocno zastanowić nad udziałem w tym przedsięwzięciu. Cześć Milenka. Cześć, wkładaj buzi. Dostałem od taty wspaniałą kurtkę. Piękna jest, bardzo mi się podoba. Idziesz mnie? I ma kaptur. Jakbym jechał na przykład do Finlandii na dorwaniem i poszukiwać świętego Mikołaja, to tylko. A nawet nie zajmuje. Jest to dobra, jest na mnie idealna. Podoba mi się, będzie mi ciepło. Teraz mogą być mocne zimy. Podobasz ci się, Milenko? No. To dobrze. Fajnie. Wiecie co, dziewczyny, myślałem, że będę bardziej zmęczony. Ale jest w miarę okej. Okay. Trochę jestem senny. Pożyczymy od dziadka magnetowi i sobie obejrzymy film. Dobrze, Taniu? Też jesteś chyba trochę śpiąca. A Milusiu, a ty chyba jesteś najmniej śpiąca. Co jest to? Ten czerwony. Hamulec albo zwolnienie hamulca. Są piękne. Pięknie nam urosły. No. Nie chcę wyjść? Czy ty jesteś inspektorem Kluza, Milenko? Musisz zwęzić dłoń. No, faktycznie. Żarcik. O Jezu. No, udało się. Mamy fajny nastrój teraz, Żabko. Piękny, nie? O. No to co? Robimy sobie nastrój duński w stylu Huga i oglądamy film. Boska Florence o śpiewaczce. Będą jaja. A my tymczasem się żegnamy. Do zobaczenia jutro.